Cześć, nazywam się Karolina Ziendek i jestem wizażystką, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym dużym problemie makijażowym, jakim jest podkład. Bo która z nas nie miała kiedykolwiek problemu z ważącym się podkładem, z takim, który się nie trzymał, schodził, robił plamy, robił jakieś brzydkie ciastko na naszej twarzy albo zapychał nasze pory. No właśnie. A co jeżeli w tym momencie Wam powiem, że w 95% to wcale nie jest wina podkładu? Ach, te podkłady wiecznie robią problemy. Ale czy tak na pewno one robią problemy, to dzisiaj postaram się Wam wyjaśnić, co może być przyczyną i co najczęściej jest przyczyną właśnie problemów z makijażem twarzy. Może tak to ładnie określę. I wiem, mam świadomość tego, że już taki film o podobnej tematyce powstał na moim kanale, ale już bardzo, bardzo dawno temu postanowiłam go odświeżyć, uporządkować wszystkie myśli tak ładnie, zwięźle i na temat i pomóc jak największej ilości osób, więc zaczynajmy. I żeby nie było, że to Was obwiniam o problemy z podkładami, że źle go nakładacie, że macie nieodpowiednią pielęgnację i tak dalej, bla bla bla. Nie, jest jeden powód, który najczęściej faktycznie jest winą podkładu. To podkład jest winowajcą, o może tak. A mianowicie zapycha mnie. Tak, jeżeli używacie kremu, robicie taką samą pielęgnację cały czas, kupujecie nowy podkład, nakładacie go i nagle wyskakują jacyś nieprzyjaciele na waszej twarzy, coś się z nią dzieje, zachowuje się źle, wasza cera źle reaguje na ten podkład, to faktycznie jest tutaj wina podkładu. Jeżeli coś wam później wyskoczy, to znaczy, że w podkładzie jest jakaś substancja, jakiś składnik, który nie odpowiada waszej cerze. I faktycznie może być tak, że to akurat waszej cerze nie odpowiada, bo tego samego podkładu używa wasza mama, ciotka, kuzynka, przyjaciółki i wszystko jest w porządku, tylko u was się coś dzieje. Moja rada jest taka, byście się zabawiły trochę w detektywa. Wiem, że to jest bardziej czasochłonne, ale spójrzcie na skład, zapiszcie sobie chociaż kilka pierwszych składników z tego podkładu, zachowajcie sobie karteczkę z tymi składnikami, a jeżeli kiedykolwiek później po użyciu kremu, podkładu, jakiegokolwiek produktu zauważycie, że dzieje się to samo, to znowu spójrzcie w skład. I jeżeli jakiś składnik się tam będzie powtarzać, to warto mieć się na baczności i szukać go w innych kosmetykach, których używacie, bo prawdopodobnie to właśnie on jest przyczyną tego zapychania. No i tak niestety jest, że każda cera jest inna, każda skóra ma inne zapotrzebowanie, inaczej reaguje na różne składniki, więc akurat tak może być. I dojdziecie do tego tylko i wyłącznie wy sami. Lecimy dalej. Ten podkład podkreśla martwy naskórek. No kochani, każdy podkład podkreśli martwy naskórek, jeżeli on się znajduje na waszej twarzy. Jeden podkład zrobi to mocniej, drugi delikatniej. Niektóre mocno przykleją ten martwy naskórek, ale jeżeli długo zamierzacie chodzić w makijażu, musicie mieć świadomość tego, że prędzej czy później mogą powstać jakieś dziurki, coś może odstawać, jakieś nierówności, plamy na tej twarzy, no i z pewnością ten podkład nie będzie się utrzymywać tak długo, jak na skórze spilingowanej, bo tu peeling jest właśnie takim głównym słowem klucz. O, peeling. Po prostu peeling należy wykonywać przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli macie tendencję do dużego złuszczania się naskórka, macie bardzo suchą skórę, to można nawet robić go częściej. Najlepiej tutaj się skonsultować ze swoim dermatologiem, aby Wam doradził, jakiego peelingu używać. Jeżeli macie skórę bardziej wrażliwą, płytko unaczynioną, są tam jakieś zmiany trądzikowe, coś się na niej dzieje, to oczywiście sięgamy po peelingi enzymatyczne, chemiczne, które rozpuszczają ten martwy naskórek, a jeżeli macie zdrową, ładną, grubą skórę albo suchą, która po prostu się przesusza i ten martwy naskórek bardziej jest widoczny, to te peelingi można robić nawet częściej, ale tutaj, tak jak mówię, już wspominałam, warto udać się do dermatologa po poradę na ten temat. I tak, peeling to się równa ładny, gładki makijaż i długotrwały makijaż. Bez tego się niestety nie da. Oczywiście wizażyści, wykonując makijaż klientce, która
nie posłuchała się wcześniej rad i nie wykonała peelingu twarzy, są w stanie sobie z tym poradzić, chociaż jest to i tak utrudnione zadanie, ale można sobie z tym poradzić, niestety używając takich, wiecie, kosmetyków, których się nie używa na co dzień. Są to bardzo mocne kosmetyki, które wręcz przykleją ten makijaż i będzie się trzymać do rana. Natomiast w naszym dziennym makijażu nie obciążamy w ten sposób skórę. Musimy po prostu dbać o odpowiednią pielęgnację i peelingować swoją skórę. To jest bardzo ważne. Jeżeli na twarzy leży martwy naskórek, to nałożony na ten martwy naskórek podkład, on nie złapie się naszej skóry, ale będzie leżeć na tym martwym naskórku, który w każdym momencie może odpaść z naszej twarzy po prostu, bo on już jest martwy, on już nie chce leżeć na naszej twarzy, on chce sobie odpaść i po prostu wtedy powstają brzydkie dziury, czy coś odstaje, czy podkład się ściera w tym miejscu, schodzi, bo już sebum się wydziela przez te wszystkie dziurki powstałe przez ten martwy naskórek, spod tego martwego naskórka. Tutaj by można było opisywać długo, ale główną przyczyną tego, że podkład leży na martwym naskórku, jest to, że makijaż się krócej trzyma i niestety ten martwy naskórek widać. Wtedy makijaż nie wygląda zbyt naturalnie. Kolejny problem. Ten podkład schodzi z twarzy i w ogóle się nie trzyma. No i tutaj, słuchajcie, jest kilka powodów tego. Oczywiście już mówiłam o martwym naskórku, o konieczności robienia peelingów, ale cała pielęgnacja jest ekstremalnie ważna. Jeżeli skóra nie jest nawilżona, nie jest odżywiona, pamiętajcie, że natłuszczenie, nawilżenie to jest zupełnie inna sprawa i bardzo często osoby, które mają mieszaną skórę czy przetłuszczającą się skórę, wysuszają jakimiś matującymi kremami, super kryjącymi podkładami i jeszcze na to wszystko puder ryżowy i tak dalej. No tutaj jest trochę takie niestety koło nienawiści naszej skóry, ponieważ organizm dostaje sygnał, że jest za sucho i trzeba wydzielać więcej, więc wszystko się po prostu, te wszystkie warstwy absorbują z sobą i tworzy się takie jedno wielkie ciastko na tej twarzy, więc nie wygląda to estetycznie. Taka skóra potrzebuje nawilżenia. Będziemy oszukiwać organizm, że nie musi wydzielać tak dużo sebum, bo jest odpowiednia dawka nawilżenia, więc mam nadzieję, że to tak dobitnie przedstawiłam, że nawilżenie to jest podstawa. Jakąkolwiek macie skórę, nie tylko przy skórze suchej, to nawilżenie jest potrzebne. Od wewnątrz i od zewnątrz. I słuchajcie, przed każdym makijażem, nawet jeżeli wstajecie i wydaje wam się, że przecież skóra jest czysta, lekko ją przemyjecie, nakładacie jakiś krem i robicie sobie makijaż. Nie, skórę trzeba oczyścić po całej nocy, kiedy sebum się wydziela, ta skóra się regeneruje, my się jeszcze w tych podłóżkach tam po prostu przytulamy się do nich, kurz też jest na naszej twarzy, więc trzeba ją dokładnie oczyścić, a później przywrócić pH naszej skórze tonikiem lub jakąś wodą, na przykład różaną, czymkolwiek, żeby ją delikatnie stonizować. Do tego celu nie używamy płynu micelarnego, to jest bardzo ważne, bo wtedy zostawiacie taką warstwę na tej skórze, z którą podkłady się za bardzo też nie lubią, więc ona powinna być taka odżywiona, super napięta, nawilżona i wtedy możemy dopiero przejść do makijażu. Czy coś jeszcze pominęłam? Baza, ale to może za moment. No właśnie, bo czy baza jest tylko bazą z nazwy, czy jest to coś jeszcze? Oczywiście, że tak. Bazą może być samo przygotowanie skóry. Bazą może być wasz krem. Bazą może być serum i krem. Bazą może być samo serum albo krem i baza i później podkład. No i właśnie, bardzo często podkład jest winowajcą tego, że coś się roluje, coś się waży, coś się schodzi, coś się nie utrzymuje. No i ten podkład jest taki B. Nie, nie. Bardzo często, najczęściej powodem jest właśnie nieodpowiednio dobrana baza. Oczywiście skórę trzeba przygotować, o tym już mówiłam. Ona musi być odtłuszczona i od was zależy, czy chcecie nakładać krem. Wszystko zależy od stanu waszej twarzy, waszej skóry i zapotrzebowania waszej skóry przede wszystkim. Czy ten krem musi być nałożony? Później jaka baza będzie pod jakiś podkład? No i słuchajcie, opowiem wam taką historię, którą miałam, ponieważ ja rzadko
polecam jakieś podkłady. Ale kiedyś mówiłam o takich do zadań specjalnych, mówiłam wtedy o podkładzie Make Up Atelier Paris, który jest podkładem wodoodpornym, zastygający na mur beton. On jest na bazie wody, jest tam trochę też alkoholu. To wszystko ma powodować, że ten makijaż jest nie do zdarcia do rana. On nie jest łatwy w obsłudze. W ogóle nie. Ale używają go wizażyści, on nie jest podkładem na co dzień. Kropka, wykrzyknik. I dostałam cały esej na maila. Nie będę wam go cytować, bo tam było kilka wyzwisk i w ogóle przekleństw i tak dalej. Co ja właśnie polecam, bo to w ogóle się nie trzyma, to schodzi, to robi plamy i tak dalej. I ja zadam tylko jedno pytanie. Jaka baza była nałożona po ten podkład? Odpowiedzią była baza silikonowa Skobo. Ta baza nie jest zła, ale nie jest dobra do tego typu podkładów. Dlaczego? Bazy silikonowe są z nazwy produktami na bazie silikonów, które mają wypełniać nasze zmarszczki, załamania skóry, pory, mają wygładzić, zrobić efekt Photoshopa, no i wszystko pięknie. Ja ogólnie tak zaznaczę tutaj, że nie jestem zwolenniczką takich baz, bo one wyglądają dobrze tak na chwilę, dobrze do zdjęć, nagrań. Natomiast jeżeli chcemy cały dzień chodzić w tym makijażu i ma wyglądać świeżo, takie bazy najczęściej jednak zapychają i nie pozwalają tak oddychać naszej skórze jak bazy innego typu, do czego zaraz dojdziemy. Ale o co chodzi? Słuchajcie, podkład był na bazie, jak już mówiłam, wody i alkoholu. Co powoduje, że on zastyga zaraz po nałożeniu i jest nie do zdarcia. On się nie przemieści. Natomiast jeżeli położymy taką formułę na bazę, która cały czas jest śliska w dotyku, ona cały czas pracuje, ona cały czas jest gładka, taka wręcz tłusta w uczuciu, tak w odczuciu, cały czas jest taka mokra, niezastygająca, no to ten podkład się nie ma prawa złapać waszej skóry. Nie ma prawa się złączyć z tą formułą, bo one się odpychają. No słuchajcie, proste prawa, które uczyliśmy się wszyscy w szkole, czyli co się dzieje z wodą po wlaniu do oleju i co się dzieje odwrotnie. Wiecie, możecie sobie to przypomnieć. Te dwie formulacje, formuły, one się ze sobą nie będą łączyć, one się będą odpychać. Albo jedna będzie rozpuszczać drugą, albo w ogóle się ze sobą nie połączą, więc to jest ważne, aby to, co było nakładane pod podkład, było na tej samej bazie, co podkład. Podkład zastyga i jest na bazie wody, czy po prostu zastyga. Jeżeli zastyga, to musicie użyć bazy, która się wchłania, która też zastyga, albo zostawia taki lepki film na waszej twarzy, taki klejk, który złapie ten podkład, one się ze sobą scalą i później tak już zostaną i się nie ruszą. Natomiast te bazy, które są cały czas pracujące, które są gładkie, śliskie w dotyku, one potrzebują podkładu, który również cały czas pracuje. Na przykład jakieś kremy BB, które nie zastygają, kremy, takie podkłady bardziej odżywcze, to tak, wtedy będzie ok. Musicie po prostu sprawdzić, czy te konsystencje się ze sobą polubią. Możecie to zrobić nawet na ręce tym razem, bo podkładów się nie testuje na rękach, ale możecie nałożyć daną bazę na to podkład i zobaczyć, jak się do siebie mają. Tak samo z kremem. Krem również musi pasować do podkładu. Krem może się rolować, krem może właśnie rozpuszczać podkład, który nałożycie później, więc musicie to sobie sprawdzić. Wiem, że to się wydaje teraz jakąś chemią i nie wiem czym jeszcze, czymś bardzo takim dziwnym, skomplikowanym, ale może tak faktycznie jest. To jest jednak kosmetyk, to jest jakaś chemia i musimy czasem przypomnieć sobie takie podstawowe zagadnienia, których uczyliśmy się w szkole, żeby wiedzieć, że niektóre formuły się ze sobą nie polubią i nie jest to wina podkładu, po prostu trzeba dobrać pod niego odpowiednią bazę. Dlaczego nie da się go tak ładnie rozłożyć i pracować z tym podkładem na twarzy? Słuchajcie, tutaj już porozmawiamy o metodach aplikacji, bo nie wiem, czy macie świadomość tego, że nie każdy podkład lubi być nakładany palcami, albo gąbką, albo pędzlem, a niektóre podkłady wręcz wymagają użycia rąk i otrzymania od nas ciepła. I o czym tutaj mówię? Słuchajcie,
Taki prosty przykład. Jeżeli jest Wam bardzo gorąco, czy jest upał, czy macie po prostu jakieś uderzenia gorąca, Wasza skóra, Wasz organizm jest mocno nagrzany i wyciągacie podkład z takiej pokojowej temperatury, albo nawet gdzieś, gdzie jest chłodniej, to macie dwie zupełnie różne temperatury. I nakładając go bezpośrednio jakąś gąbką na twarz, może od razu powodować to, że ten podkład się zważy i będzie źle wyglądać na Waszej twarzy. Zrymowało mi się tutaj. Więc najlepiej wtedy go przełożyć na dłoń, odczekać chwilę, dać mu temperaturę Waszego ciała i dopiero później gąbką, palcami czy czymkolwiek go nakładać. Są też podkłady, które wymagają wręcz nakładania go palcami. Jest tych podkładów niewiele, ale na przykład takie podkłady, które mają w swoim składzie gumę arabską, jak Face & Body z Maca, podkłady płynne, takie pracujące. Guma arabska, ona się musi rozciągnąć, a jak będzie zastygać i będzie nabierać chłodniejszej temperatury, mniejszej temperatury, to będzie się ściągać i mocno trzymać. I właśnie jeżeli rozgrzejemy ten podkład, nakładamy palcami właśnie na całą twarz, to po chwili guma się ściągnie i mocno się złapie twarzy i ten podkład będzie niezniszczalny. To taki przykład, abyście dobitnie zrozumieli, o co mi chodzi, że niektóre podkłady po prostu wymagają wręcz Waszego ciepła. Są podkłady, które, no w większości podkładów możemy nakładać gąbką, tylko musicie właśnie o tej temperaturze pamiętać, że jeżeli jest duża różnica, to lepiej właśnie przełożyć najpierw podkład na Waszą rękę. Tak samo zresztą, jeżeli chcecie aplikować pędzlem. Nie zawsze pędzel jest dobrą metodą aplikacji, bo jeżeli nie macie wprawy pracy z pędzlem, to niektóre podkłady są zbyt szybko zastygające, zbyt gęste i możecie po prostu zrobić sobie plamy, albo przy danej technice, jeżeli chcecie mocno zrobić kamuflaż, to musicie pracować punktowo, czasem możecie tym samym ściągać bazę. To też jest częsty problem, że jest zła aplikacja gąbką, zła aplikacja palcami, jeżeli mamy jakieś niedoskonałości, które chcemy zakryć i najpierw używamy korektora, aby je zakryć, to jeżeli będziemy robić takie ruchy, no to niestety, ale pościągamy sobie wszystko to, co nałożyłyśmy wcześniej. Ta baza się dziwnie połączy z podkładem i wtedy są plamy. Jeżeli mamy coś, co chcemy zakryć na twarzy, to metoda aplikacji musi być punktowa. Gąbką są to takie ruchy, pędzlem tak samo, i palcami, no wtedy jest trudniej, ale to też powinny być takie właśnie wklepujące ruchy, aby ten podkład rozłożyć, a nie ściągnąć tego, co nałożyłyście wcześniej, więc metoda aplikacji jest bardzo ważna. No i pamiętajcie, że narzędzia pracy trzeba myć. Pędzel, jeżeli nakładacie podkład, on powinien być umyty po każdym jednym makijażu. Po każdym nakładaniu mokrego kosmetyku, on już na następny dzień nie jest dobry do użycia, bo te włoski są posklejane i już nie rozłożycie tak dobrze tego podkładu. Zawsze będą jakieś smugi, plamy, a nawet jeżeli dacie radę, to po prostu będzie to utrudnione zadanie, a chcemy to zrobić szybko, tym bardziej rano, kiedy trzeba wyjść z domu. Więc gąbka tutaj Wam też ułatwi, ale gąbka powinna być zmieniana, co najlepiej miesiąc, dwa powinna być nowa i ona również powinna być myta po każdym jednym makijażu właśnie z jej użyciem. No i ostatni już powód, ten podkład się waży. Pomijając już te wszystkie teorie, a w sumie fakty, które wymieniałam wcześniej, powody, dla których ten podkład może się zważyć na Waszej twarzy, bardzo częstym powodem jest po prostu Wasz organizm, który negatywnie reaguje na makijaż cały, nie tylko na podkład. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś problemy hormonalne, zażywacie jakieś leki, czy mamy okres, kobiety mają często takie uderzenia gorące, jest nam słabo, źle, niedobrze, to nasz organizm reaguje takimi zimnymi potami, jest nam po prostu źle, tak jak przed stanem, jak mamy stan gorączkowy, coś nas łapie, coś nas zbiera, czujemy te takie uderzenia gorące, raz nam chłodno, raz jest nam gorąco. Niektóre leki, antybiotyki mogą powodować to, że również mamy dziwne reakcje, możemy czuć się dobrze, wszystko jest w porządku, ale nasz organizm nie chce mieć żadnego makijażu na sobie i po prostu go chce odrzucić.
i to się waży. I to jest duży problem, bo jeżeli mamy jakąś ważną uroczystość i wręcz musimy sobie wykonać ten makijaż, a nie czujemy się najlepiej, albo czujemy się dobrze, tylko przyjmujemy jakieś leki, którym makijaż w tym momencie może nie odpowiadać, to najlepiej sobie wykonać makijaż nie aż tak utrwalony, makijaż, który cały czas pracuje, makijaż, który możemy naprawić, sobie przesunąć. Najlepiej wtedy użyć jakiegoś kremu BB czy podkładu, który nie trzeba pudrować. Wiem, że to komfort jest mniejszy i można się pobrudzić, co się może przemieścić, ale wtedy, jeżeli te zimne poty się zaczną wydzielać, sebum się zacznie wydzielać, to jesteście w stanie chusteczką czy gąbeczką znowu przemieścić, rozruszać ten podkład i go ułożyć tak, żeby wasza twarz dobrze wyglądała. Jeżeli mocno, bardzo mocno przypudrujecie, to faktycznie no, makijaż będzie się dłużej trzymać, ale jeżeli już będzie bardzo źle, to te zimne poty, one będą pod makijażem się gromadzić i naruszać, aż się wszystko zważy, ugotuje na waszej twarzy. Znowu mi się zrymowało. Ale tak to mniej więcej wygląda i faktycznie tutaj nikt nie ma wpływu na to, żeby ten makijaż się utrzymał. Kobiety, które mają menopauzę, też znają to uczucia nagłego skoku temperatury i takich zimnych potów, jest gorąco, słabo, źle, więc w tym momencie po prostu musimy zadbać o to, aby móc ten makijaż naprawić. Nie myślmy, że jakiś makijaż da sobie radę przez naście godzin, kiedy nie czujemy się bardzo dobrze. Opalanie też ma na to wpływ. Ja zawsze mówię każdej klientce, którą przyjmuję, aby nie korzystały z solarium, nawet jeżeli nie będzie lampy na samą twarz, to organy wewnętrzne również promieniują ciepło, mimo tego, że tutaj jesteśmy chłodne, to gdzieś tam od wewnątrz ten organizm będzie promieniować tym ciepłem i makijaż również będzie się trzymać krócej. Więc o to musicie pamiętać, że niestety, ale nasz organizm czasem ma focha i warto dać mu szansę. Ja kiedyś miałam tak, że miałam ulubiony swój podkład, myślałam, że jest idealny, mineralny, on wyglądał idealnie, jeszcze dba o moją cerę, no ekstra. I używałam i nagle w pewnym miesiącu mój organizm powiedział, nie, już go nie lubię, już go nie będziemy używać. I robił straszne rzeczy na mojej twarzy z tym podkładem. Po chyba 2 miesiącach wróciłam i znowu było wszystko w normie, więc dajcie czasem szansę, nie wyrzucajcie od razu tego podkładu. Jeżeli was nie zapycha, pokombinujcie, wymieszajcie go z czymś innym, nałóżcie go na różną inną bazę, na różnego typu bazy. Może akurat wasz organizm akurat w tym miesiącu nie lubi tego podkładu, dajcie mu szansę, nie traćcie pieniędzy, nie marnujcie, chyba że macie go komu przekazać, komuś się lepiej sprawdzi, ale jeżeli macie wyrzucić produkt, zachowajcie go, wróćcie do niego za miesiąc, dwa, być może tego właśnie potrzebował w tej chwili samotności, w chwili dla siebie, kto wie. Film długi, ale mam nadzieję, że był przede wszystkim pomocny i wiem, że poruszyłam tutaj kilka takich mocno spornych tematów, ale wierzcie mi, że staram się tutaj wam przedstawić swój punkt widzenia jako wizażystki, która malowała naprawdę ogromną ilość klientek, które mają przeróżne problemy, różne typy urody i ogólnie organizm też różnie reaguje na to, co im nakładałam, co im polecałam, więc mam nadzieję, że mi uwierzycie w to, co mówię. I chciałam wam jeszcze tutaj zwrócić uwagę na pewnego rodzaju problem, który widzę. Często są jakieś recenzje produktów, gdzie po pierwszym użyciu danego podkładu jest on już skrytykowany, skreślony, że jest to najgorszy podkład, który robi najgorsze rzeczy na twarzy. Natomiast jeżeli ktoś go nie przetestował na innej skórze, przetestował tylko na swojej, przetestował go raz, być może na innej bazie inaczej by się sprawdził, inną metodą aplikacji by się sprawdził. Pierwsze wrażenie jak najbardziej można wyrazić, że nie, no u mnie to wygląda bardzo źle. Natomiast pamiętajcie, że zawsze znajdzie się ktoś, dla którego ten podkład będzie idealny, więc warto takie coś traktować z przymrużeniem oka, sprawdzić, przetestować, dać mu szansę. Testujcie, tylko tak jesteście w stanie dobrać swój podkład. Ja wiem, że to jest wyzwanie, tylko nie wierzcie, jeżeli ktoś wam mówi, że ten podkład jest idealny dla każdego typu urody, cery, że on się na pewno u was sprawdzi. Jeszcze polecanie, wiecie, przez internet. Można powiedzieć, że słuchajcie, prawdopodobnie jest to dla skóry suchej, mieszanej, że
te osoby z taką cerą mogą go przetestować. Natomiast to nie jest tak, że to się u was musi akurat sprawdzić. Ja zawsze się śmieję, że gdybym znalazła, stworzyła podkład, który jest idealny dla każdej kobiety, dla każdego mężczyzny, dla po prostu każdego, który by używał ten podkład, to byłabym miliarderką w ciągu godziny. No nie da się, po prostu się nie da, właśnie przez to, że każdy z nas ma inny organizm i inne zapotrzebowanie. I z tym was zostawiam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film wam się podobał i był dla was pomocny, to kciuki w górę i podzielcie się ze mną i z innymi widzami swoimi odczuciami co do podkładów, swoimi przygodami, co wam się działo, być może coś się zmieniło, dałyście szansę i okazało się, że jest okej. Być może jeszcze nie udało wam się znaleźć żadnego podkładu dla was i macie jeszcze jakiś problem, więc piszcie w komentarzach poniżej, może tutaj wspólnie sobie jakoś z tym poradzimy. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału i zostania ze mną na stałe, bo tutaj właśnie różne rzeczy się dzieją i takie poważne tematy i jakoś dużo kreatywności jest, szaleństwa, charakteryzacji, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Pa. Ay, no más que eso estamos perdidos.